Praca po prostu jest tam się nad każdą złotówką, ktoś pochyla i praktycznie nad każdą sekundą naszej pracy też się ktoś pochyla. Tam nic nie trzeba specjalnie się zastanawiać, co zrobić, a odpowiedzialność wbrew pozorom też nie jakoś specjalnie duża. O wiele trudniej jest to ogarnąć w domu i nawet powiedziałbym, że w domu jest nie sposób to ogarnąć. Nazywam się Michał Kowalczyk, a to jest podcast Wysokowydajni, zrodzony z mojej wieloletniej fascynacji zdrowiem, rozwojem osobistym i psychologią. Dołącz do mnie w rozmowie z ekspertami i ludźmi osiągającymi spektakularne rezultaty, w poszukiwaniach praktycznych narzędzi i idei, które pozwolą Ci znacząco wpłynąć na jakość swojego życia i cieszyć się wysoką wydajnością. Zapraszam. Witam Was w 16 odcinku Wysokowydajnych, będącym zapisem drugiej części rozmowy z Miłoszem Brzezińskim, czyli psychologiem i doradcą w zakresie efektywności osobistej. W poprzednim odcinku podcastu wraz z Miłoszem rozmawialiśmy o tym, jak efektywnie realizować swoje cele, ale się nie przeciążać. Mówiliśmy też m.in. o czerpaniu przyjemności z procesu, a nie z efektu, a także o planowaniu pracy strategicznej i operacyjnej. Ale jako, że życie to nie tylko praca, to w drugiej części rozmowy poruszymy koncepcję życiologii, czyli zarządzania wszystkimi trzema ogrodami życia. Będziemy dyskutować o tym, ile czasu w ciągu dnia poświęcać samym sobie, dlaczego w domu powinniśmy być zdecydowanie bardziej relacyjni niż w pracy oraz dlaczego dobra relacja jest zdecydowanie bardziej efektem dobrego treningu niż rekrutacji. Cześć Miłoszu, witam Cię w drugiej części naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. W pierwszej części rozmawialiśmy o tym, jak nie popadać w taką pułapkę efektywności, jak realizować swoje cele, ale zarazem żyć. Ale często te przegięcia następują w drugą stronę, bo być może za mało się skupiamy na pracy, za bardzo skupiamy się na rodzinie. No tak naprawdę, trudno te wszystkie trzy ogrody życia, o których Ty w życiologii piszesz, połączyć. To jest bardzo trudna sztuka. I w związku z tym chciałbym zacząć od tego, żebyś podzielił się z słuchaczami, czym właściwie jest życiologia i jak zarządzać tymi trzema ogrodami życia. Koncepcja życiologii pojawiła się jako odpowiedź na pewną wątpliwość dotyczącą tego konceptu work-life balance. Czyli tego, że trzeba mieć zbalansowanie życie prywatne i pracowe. I ona w sumie opowiada o tym, że człowiek ma takie trzy nóżki, na których stoi. To był w sumie właściwie oryginalny, oryginalny tytuł tej książki, który potem się zmienił. I te trzy nóżki, one są dlatego trzy, że na trzech nóżkach nic się nie chwieje. Znaczy, my bardzo długo widzimy, że np. jak taboret ma trzy nóżki, to on się nigdy nie buja. Nie da się na nim siedzieć, on jest zupełnie bezużyteczny, ale dalej stoi. To wydało mi się bardzo schwytliwą metaforą dla tego, co się w życiu dzieje, że ono się robi bardzo ciężkie i trudne do zniesienia, ale w zasadzie, jak się uprzeć, to da się to znieść. Takie się robi coraz bardziej ciasne gniazdko, ale własne. Jak się mówi czasami o efekcie ugotowanej żaby, znasz to być może, tak. że jak się żabę wsadzi do gara i podnosi jej się temperaturę w jakimś tam niewielkim stopniu, wystarczająco powoli. To trzeba się nie zorientuje, a się ugotuje, bo, jeśli, bo cały czas się adaptuje do tego, co się dzieje. I że to się dzieje z naszymi życiami. A potem do tego doszła koncepcja ogródków. Ogrodów, jako czegoś, o co w życiu trzeba dbać, żeby to wyglądało dobrze. Czyli jak to zostawimy, to samo się nie opędzluje. Moglibyśmy polemizować, że na przykład, kiedy mam jakieś życie rodzinne. I mam sprawnego partnera, na przykład żony albo męża, oni nie pracują, siedzą tam, opędzlowują te dzieci i takie tam zwykłaśne rzeczy, to wtedy ja się nie muszę tym domem zajmować. Ale my mamy też niestety bardzo wyraźne wyniki z badań, że wszyscy powinni się zajmować, że nie można tego zrzucać na jedną osobę, że jeżeli ktoś nie wkłada wysiłku w życie rodzinne, to traci szacunek do tego życia domowego, że każdy powinien mieć swoje obowiązki w domu, nawet symboliczne. I im one są lepiej zazębiające się, tym wszystko lepiej funkcjonuje. W związku z tym koncepcja ogrodu pojawiła się bardzo niezła. Ale teraz za tym idzie trzecia metafora, bo, bo ja tam trzy nóżki warto, żebyśmy powiedzieli, jakie one są. Jedna to jest takie moje życie prywatne, osobiste, ja. Bo ja nie jestem tylko pracownikiem mojej firmy. Ja nie jestem tylko partnerem dla mojej żony albo żoną dla mojego męża. I ja to też jestem ja. Jeśli urodziłem, mam wychowała, chciałem coś robić, chcę coś robić dalej. Jakoś tam sobie to wyobrażam, że moje życie będzie wyglądało. I nie definiuje mnie tylko i wyłącznie to, że mam komuś zrobić kanapki, albo iść z nim do kina, bo jest w związku masa takich rzeczy, które ja sobie mogę dać sam i jest też inna zupełnie masa rzeczy, które może mi dać ktoś inny, ale ja nie mogę wymagać od swojego partnera, żeby on mi wszystkiego dostarczał. Że na przykład jak mi jest nudno, to to jest wina mojego partnera, bo mi jest nudno i on ma coś z tym zrobić teraz. Ja mam zrobić swoją rzecz i dom jest ewidentnie miejscem pracy. Dom to jest wymiana serwisu. To jest najprostsza definicja tego, co się dzieje w domu. I spodziewam się, że mój partner będzie świadczył jakieś usługi. Ja świadczę jakieś usługi, i wszyscy, co mieszkają w tym domu mają świadczyć jakieś usługi. Oczywiście można się oburzyć i rozmawiać, że tam też chodzi o przyjaźń. Oczywiście to też pewnym się jakaś usługa, o zaufanie też pomijam ten pierwszy, trzyletni etap związku, tam zanim wysikamy endorfiny, że do widzenia rozum, bo wtedy to nic poważnego się nie dzieje, ale potem, jak już zostajemy na dłużej, to jest po prostu wymiana serwisu. I czasami kobiety mają taką wydaje się większą świadomość, bo mówią, że w związku naprawdę długofalowym wystarczy życzliwość. I jak jest życzliwość, to, to już naprawdę sporo jest w stanie taki związek udźwignąć. Ale do tej życzliwości ja też muszę wiedzieć, że jak ja niosę dwa wiaderka i moja żona niesie dwa wiaderka i ja swoje dwa odstawię, to moja żona będzie niosła cztery. I ona je trochę poniesie. Oczywiście mogę być chory, mogę mieć na przykład wysoką gorączkę, to na przykład 37,2. Ale kiedyś będzie musiała... Niestety się poddać. No bo ile może nieść te wiaderka? Wtedy ja będę niósł cztery, albo ja od niej odbiorę, tak? Ja mam cały czas z tyłu głowy, że jak ja czegoś nie robię, to to spada na resztę i obciąża cały system. Bo moja żona z kolei zamęczona, będzie mi wierciła dziurę w brzuchu, a w końcu przestanie, w końcu jej mama tam jej coś powie, a jej ojciec też jej coś powie, bo to w końcu jej córka, w końcu ktoś powie: Ja Cię rozumiem i to będzie jakiś pan, który jest sąsiadem. I też trudno się dziwić, że w efekcie moja żona powie: Hmm, jak mówiła kiedyś Margaret Mead. Kobieta powinna mieć trzech partnerów. Pierwszego dla seksu, drugiego dla dziecka, trzeciego dla przyjaźni. To jednak z tym miłoszem się pora pożegnać, bo oto jest przyjaciel, z którym ja spędzę resztę życia, a nasze dziecko już jest wystarczająco duże i jakoś to dźwignie. Nie? Więc ten przykład, myślę, dobrze odzwierciedla, że wszędzie jest coś do zrobienia. I ja też nie mogę zaniedbać siebie, dlatego że ja potrzebuję wiele takiego czasu, w którym po pierwsze nic zupełnie nie robię. Tak? Czyli przychodzę do domu, jest takie powiedzonko, patrzę, leży kurz, myślę sobie i ja się położę. Tak, Bo poleżę sobie po nic, struna ze śliny do ziemi, obejrzę sobie serial, albo dwa, albo pogram na komputerze, albo posklejam modele, albo porobię z kamyczków bardzo malutkie rzeźbi, których nigdy nikomu nie pokażę. Nieważne to jest zupełnie. Dlatego, że ja potrzebuję odpalić tę część mojego mózgu, która zaczyna i wiemy, że ona istnieje, się zastanawiać, czy ja w ogóle jestem w życiu w dobrym miejscu. Jak ja się w ogóle czuję? Co to się ze mną dzieje? Czy moje życie skręca, a ja tego nie zauważyłem? Czy ja coś zaniedbałem, a to jednak było istotne? Czy z jakiegoś powodu. To ci, którzy tego nie robią w ciągu dnia, czasami zauważają, że to się odpala, jak się kładziemy spać. Się odłoży już telefon bo telefon jest tam statystycznie ostatnią rzeczą, na którą patrzymy, zanim zaśniemy i próbujemy zasnąć, to wtedy mózg rozkłada taką listę i mówi tak, nie, 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 teraz nie śpimy, bo tu jest taka lista rzeczy, które musimy niestety przemielić itd., tak dalej, tak dalej I on to robi trochę na poziomie świadomym. Myślenie wieczorne nie jest dobrym pomysłem. Raczej, mówi się tam, nic mądrego nie wymyślimy. To są często smutne myśli, niezasadnie smutne. Więc można spokojnie się zająć czym innym, jakieś tam liczenie mowiec albo... Robienia, bo to na takie rzeczy jest czas, żeby myśleć w dobrym stanie. Dobre decyzje podejmujemy w dobrym stanie, jak mówi stare przysłowie pszczół. Więc ja powinienem sobie zabezpieczyć otoczenie i warunki, że ja teraz sobie jestem, nie mam nie dla nikogo. Jestem ze sobą i moja głowa zaczyna mielić to, co się dzieje, i mówi tak. Czy ja właściwie lubię to, co ja robię? Czyli to jest, czy co jest dla mnie w tym momencie istotne, które wartości zaprzedałem, a powinienem bardziej zwracać na to uwagę. I jeżeli ten element w ciągu dnia, on nie musi być jakoś mega długi, oczywiście może być całkiem spory. Zasadniczo zakłada się, że jeżeli ktoś spędza w ciągu doby do trzech godzin na rzeczach, które go tylko interesują, tylko jego. To to nie powinno mieć specjalnie przełożenia na całą resztę. Czyli powinien się wyrobić z całą resztą rzeczy, jeżeli dom jest dobrze uporządkowany. Czy ktoś ma na przykład hobby, że puszcza latawca i puszcza je trzy godziny dziennie i robi to przez cały tydzień, to powinien dać radę ogarnąć resztę. Czyli to jest taka dobra praktyka. Tak, wygląda na to, że, że, że to jest do zrobienia, tylko trzeba wtedy oczywiście opędzlować resztę, a w ramach pędzlowania reszty mamy. Tam nasze obowiązki domowe różni ludzie, warto by było, żeby mieli różne, nie mam więcej, ale też Pomijanie się z żoną, zapytanie co u niej, powiedzenie jej czy z mężem, że ma prawo się tak czuć, że to jest ciekawe, a co ostatnia, a że wczoraj mówiła, że coś, a dzisiaj coś, u dzieci, z kim się bawiły, kto dzisiaj w szkole był dla nich najciekawszy, jaki przedmiot wydał im się ciekawy, a jednak nie jest, co by chciały włożyć więcej w życiu w stosunku do tego, z jakiego przedmiotu czego się od nich wymaga, czy mają jakieś plany na przyszłość, czy mają jakiegoś przyjaciela, który ich zawiódł ostatnio. To są takie rzeczy, które też w ramach budowania tego całego swojego otoczenia społecznego, one nie dotyczą bezpośrednio mnie. To jest praca nad domem, której w odróżnieniu od pracy i od pracy własnej również, po części nikt mi nigdy nie powie, co ja mam robić, bo pra do pracy jest po prostu mega łatwo pójść. Praca jest tak prostym miejscem do przebywania, że to jest aż czasami żenujące, że my ją tak rozdrabniamy. Tam jest naprawdę miliard osób, które się ciągle zastanawiają, co my mamy zrobić. W życiu prywatnym, niestety, też jest miliard takich osób. Które nam mówią, co my mamy zrobić. Na przykład Instagram nam mówi, co my mamy zrobić, Google nam mówi, co my mamy zrobić. Nam się wydaje, że Google jest taką firmą, która jest taką prześną firmą taką radosną firmą, która nam daje wyniki wyszukiwania. Google trzepie hajs, on jest odkurzaczem do danych. Jak ty wpiszesz coś w Google'a i ja, to obaj będziemy mieli inną pierwszą stronę. W zależności od tego, co robiliśmy wcześniej. Facebook jest takim miejscem, które jest miejscem handlowym w sumie. Facebook, nie mamy czasu o tym rozmawiać, ale ewidentnie zbudowany na niepokoju społecznym. Tam się, on jest zbudowany na modelu nieetycznym. My, Często ekonomiści zadają sobie pytanie, dlaczego my Google'a i Facebook'a nie zajechaliśmy tak jak całej reszty monopolistów w historii świata. I odpowiedź na to pytanie jest między innymi taka, że oni po prostu się nie przedstawiają jako monopoliści. Facebook mówi o sobie, że jest społecznością. A Google mówi o sobie, że to jest takie miejsce, gdzie się tylko wyszukuje informacje, nie? W ogóle to nie są takie firmy. W ogóle nie są takie firmy. My wiemy, że dla Facebooka nic tak nie napędza hajsu jak niepokój społeczny. Jak jest demonstracja, ludzie protestują, są zbulwersowani czymś. Ostatnio, niedawno, parę dni temu, Facebook się wprost wypowiedział, że nie są platformą medialną, więc fałszywych informacji politycznych nie będą blokować. No pewnie, że nie, bo jest z tego masa hajsu. To jest koszt społeczny, jest duży, bo to jest odpad informacyjny, który powinien zostać zutylizowany, tak samo jak odpad z fabryki, która produkuje paliwo nuklearne ale paliwo, fabryka paliwa nuklearnego nie wyrzuca swoich produktów ubocznych, przemiany tego procesu za płot i, bo, i mówi, że to jest strasznie drogie, więc będą po prostu wyrzucać, a Facebook dokładnie to robi. Wyrzuca za płot, nie licząc się z kosztem, więc Facebook jakby zarabia, a my społecznie na tym tracimy, bo ciągle z Instagrama i z Facebooka łatwiej usunąć zdjęcie matki karmiącej piersią, niż zdjęcie ze strzelaniny w Teksasie. Tak to jest po prostu i dlaczego tak się niby dzieje. A Mark Zuckerberg odpowiada, bo nie jesteśmy platformą medialną. Tak jakby jest, jest poza Miatane. Więc to nie jest tak, że w domu nikt się nie zastanawia, ale jeżeli my sami tego nie weźmiemy w ręce, to po prostu nam inni narzucą swoją agendę i to najczęściej nie są nasi przyjaciele, bo jeszcze półbidy, jak swoją agendę, narzucają nam osoby, które są nam życzliwe. Czyli na przykład zachęcają nas do wysiłku fizycznego, może niedużego, albo do jogi, albo tego, żeby jeść zdrowiej, czyli to jest nasz partner często, albo aktualnie też nasze dzieci, które robią się duże, świadome, które też czasami na jakiejś plotce społecznej starają się budować swoją kulturę, ale jednak mimo wszystko, wywie te społeczeństwo wywiera na jakąś presję. Jak mamy jakieś, jakąś decyzję podejmujemy, to najczęściej ona jest skądś wzięta. No więc jesteśmy produktem ubocznym naszego otoczenia społecznego, ale w pracy to jest najprostsze ze wszystkiego. Praca po prostu jest tam się nad każdą złotówką ktoś pochyla i praktycznie nad każdą sekundą naszej pracy też się ktoś pochyla. Tam nic nie trzeba specjalnie się zastanawiać co zrobić, a odpowiedzialność wbrew pozorom też nie jakoś specjalnie duża. O wiele trudniej jest to ogarnąć w domu i nawet powiedziałbym, że w domu jest nie sposób to ogarnąć. Kultura funkcjonowania rodzinnego wyrosła na tym, że wiele osób mieszka ze sobą, bardziej na takim gremialnym babincu i w facecińcu, że kobiety siedzą i radzą, jak każda obierze po dwa ziemniaki, to generalnie tych ziemniaków będzie więcej. To nie powoduje, że ich życie jest mega łatwe, ale jest łatwiejsze niż jak dwie osoby mają ogarnąć wszystko. Dwie osoby tam z psem i dzieckiem, albo z psem i większą liczbą dzieci. I i tak samo mężczyźni, tak? Oni też nie urabiali się jakoś specjalnie, bo albo szli na polowanie i udawali, że bardzo długo ganiają te Jelenie, a w sumie ganiali je pół dnia, a resztę leżeli pod drzewem. Ale to się jakoś wszystko, jakoś, jak wspólnie się to tak ładnie kombowało. A teraz jak zostały dwie osoby i mają to ogarnąć wszystko, plus dziecię, dzieciom jak wiemy, już ostatnio mało chce pracować. Bo dorosłość znowu w naszej kulturze jest wyborem, a nigdy nim nie była. Kiedyś dochodziłeś do jakiegoś wieku i po prostu musiałeś już być dorosły. Nikt cię nie pytał, czy chcesz, czy czujesz się gotowy. Czy już poznałeś swoją drogę? Jak kończyłeś sześć lat, czy na przykład robiłeś dorosły, ojciec cię zabierał i trzeba było orać. Żadnej społeczności nie było stać na to, żeby ktoś w wieku 32 lat się dalej zastanawiał, czy on dalej będzie jednak w domu, czy już się jednak zabierze do pracy. Nie, nie, nie bo to był po prostu pasożyt. I, um, I warto by było, żeby on już dawno pracował, od 20 lat przynajmniej. Więc to jest... Jeszcze trudniejsze niż nam się wydaje. Nie mamy kogo zapytać o zdanie, bo nasi rodzice często takich domów nie mieli, a jak mieli, to one też były w innej sytuacji, bo na przykład miejsce pracy wiele zapewniało w tamtych czasach. I, a jeszcze do tego wszystkiego ta rozrywka personalna jest rozbudowana do takiego poziomu, że my się w sumie zastanawiamy, czy, czy nie powinniśmy się bawić przez cały czas, i co by nie było fajniej. No i znowu jest taka grupa osób, która jest z tego powodu szczęśliwa. Ale większość konsumentów tej rozrywki personalnej raczej nie jest z tego zadowolona. No i wygląda na to, że się do wszystkiego trzeba trochę przymusić, z czego najmniej do pracy, bo najmniej w ogóle się musimy przymuszać do czegoś, jak na nas patrzy ktoś. Tak? To jest tak samo jak ktoś nie chce, o, na przykład jak ktoś się zapisuje na siłownię, to o wiele lepiej na motywację działa trening zespołowy, ale na technikę już trening indywidualny. Jak jesteś w ręku zespołowym, to, to obecność innych osób i ich takie, to, że nie jesteś dla nich niewidoczny, że cię znają, że pytają, co tam u ciebie, że jak jesteście w szatni, a że masz nowe fajne tu, a że spodenki nowe, a że ostatnio nie byłeś, a co się stało, że cię widzieli na mieście, albo ty mówisz, że następnym razem nie przyjdziesz, że weź przyjść, nie, bo ja wiesz, to będę po zabiegu, a ja tu przynajmniej posiedź, pogadamy, tak? To jest jakby takie, no. Więc ta presja społeczna nas motywuje do działania bardzo, a w przypadku naszej personalnej, takiej, takiej, takiej tej działki, gdzie my się zajmujemy, zajmować sobą sami, no to nie jest taka prosta sprawa, bo tam zaczynamy wpuszczać obce agendy, czyli takie agendy, które często nam nie są życzliwe, które chcą po prostu zarobić pieniądze, tak? To no mówmy się, jak skrolujesz chomiki na Instagramie, to Tobie niczego z tego ani nie odpoczniesz, ani się niczego nie dowiesz, ani to w ogóle nic nie da, ale ale Państwo z Instagrama hajsu natrzepią. Ja Instagrama daję jako taki przykład, ale w sumie mogłem rzucić wale innych, między innymi telewizje newsowe, 24 godzinne Tak. To też jakby nic z tego nie ma, że to oglądasz. Tam nie ma jakiegoś zgłębiania niczego czegoś. Nie chcę z kolei tak ewaluować, że jak ktoś studiuje, to ustoja po godzinach, to w ogóle jest nad człowiekiem, a jak ktoś ogląda wiadomości, to jest pod. Raczej. Wydaje się, że bardziej zadowoleni są ludzie, którzy to świadomie robią. Czyli wiedzą, dlaczego oni się za coś zabrali i, i, i ten wybór jest jakiś taki przemyślany w dobrym momencie. I mają też mnóstwo takiego, takiego czasu, w którym nic nie robią. Minimum by się przydało, żeby to była godzina rzeczywiście. A wydaje się, że to do trzech godzin nie będzie dramatu pod warunkiem, że nie oszukujemy. Czyli, na przykład, nie przychodzimy do domu. Najpierw muszę pół godziny odespać, niech nikt się do mnie nie odzywa, czyli to już jest w sumie wyjedzone z tych trzech maksymalnie godzin. Ale ja uważam, że nie, bo przecież zaraz. Będę się kręcił, do nikogo się nie będę odzywał, tak będę krzątał po domu i udawał, że w sumie coś robię, ale przekładał głównie przedmioty z miejsca na miejsce. To też nie. Jak pójdę sobie sam po zakupy, to to trochę jest, ale trochę to też jest czas ze sobą, bo jak powiem do żony, zostań kochanie, ja se sam pójdę, to wiem, że szybciej pójdę, włączę sobie jakąś muzę w tym, jeszcze se kupię kawę po drodze, więc usiądę se w starbuniu, pomyślę o życiu. To jest trochę kant gigant. Jak już się za coś zabieram, to raczej powinienem uczciwie się rozliczyć z tego, ile w to włożyłem czasu. No i też nie pytajcie, co tam u ciebie, ono mówi fajnie i mam obklepane, ile rozmawiam z dzieckiem. Wiesz, zrobiono takie badania w zeszłym roku, ile ludzie rodzice w Wielkiej Brytanii rozmawiają z dziećmi średnio na tematy ważne. Wiesz, ile weszło dziennie? Trzy minuty. 6 sekund. Sześć sekund wow. dziennie. Tak. A, a przez resztę czasu dzieci są zajęte innymi. To nie chodzi o taką interakcję jedz albo zdejmij buty, tylko taką interakcję a jak się czujesz, synku? Tak, ale nie taką, jak się czujesz, taką, a Senk ci powie, dobrze, a ty powiesz, to super. Czyli taką, co u ciebie, spierdzielaj, spierdzielaj. Tak? Taka wymiana, co cię to obchodzi. Tylko taką naprawdę szczerą chęć dowiedzenia się, co się dzieje w głowie tej osoby. Czy ona coś ma, czy może mogłbyś im coś poradzić. Bo wiesz, jednak rola rodziców, oprócz wielu różnych ról, to jest taka... Że możesz się podzielić jakimś swoim doświadczeniem życiowym. Nie z perspektywy, nie rób, bo umrzesz. Tylko możesz powiedzieć tam na przykład, no ja też poznałem taką dziewczynę kiedyś. To była taka dziewczyna, która miała najładniejsze nogi w klasie. Ale wiesz co, ona po tym urosła i wcale już nie miała takich ładnych nóg. Więc niektóre takie dziewczyny, one są takie ładne, ale lepiej, jedna, albo matki mówią, lepiej jednak szukać, wiesz co, ja takiego chłopaka, którego kochałam. I to nie był dobry, dzieci uwielbiają takie historie, takie narracje rodzinne. Że, a potem się okazało, że wiesz co, jednak poznałam tatę, i tata na początku w ogóle nie zrobił na mnie wrażenia, ale tata naprawdę mnie kocha. I jednak chyba wniosek jest tego taki, że lepiej szukać takiej osoby, która Ciebie kocha, a nie taka, takiej, którą Ty kochasz. Nie? I to jest taki, myślisz, i ty sobie tą matkę, swoją, i to jest, to jest po prostu. Wybucha mózg w środku w tym dziecku. One uwielbiają takie nasze introspektywne. My czasami myślimy, nie, może moje wnioski nie najważniejsze, nikogo nie będą obchodziły, ale dzieci nie mają nikogo innego, a chcą się tych rzeczy dowiedzieć. I najgorsze być może jest to, jak nie mają kogo zapytać zaczną pytać obcych, no bo obcy znowu wrzucą to, co im pasuje, żeby to dziecko wiedziało, tak? A nie to z jakiejś takiej szczerej e, sympatii. Więc znowu to mnie jako rodzica też skłania do refleksji co ja bym chciał swojemu dziecku opowiedzieć ze swojego życia. Wiadomo, że wszystkiego nie opowiem, bo wielu z nas ma takie przygody, że jakbyśmy powiedzieli dziecku, to ono już się nie dźwignie emocjonalnie nigdy, ale takie historie, że coś jakoś ja wniosek wyciągnąłem, że byłem młody, że coś robiłem. Te narracje, że było ciężko, ale daliśmy radę. Albo było łatwo i tego nie zepsuliśmy. Albo jakieś miłosne zawody. Czasami dziadek coś takiego rzuci, tak? Gdzieś tam mówi tak, Dziecko się na przykład tam spłakane siedzi i rodzice mu perswadują, bo miłość je porzuciła, a dziadek mówi, a była jedna, będą następne. I to dziecko nagle przestaje płakać. Nie? Jakieś abstrakcyjne tłumaczenia, jak się ta rodzina zrzuci, to one gremialnie powodują, więc warto. My mamy co opowiadać tym wszystkim ludziom. Wiadomo, że jest to trudne, ale przynajmniej taka uważność też jest istotna, w jakim ta osoba jest stanie, żebym ja się chciał dowiedzieć, żeby mnie to w ogóle... Ja nie muszę z tym do końca niczego robić, bo znowu w relacjach, w tym domowym życiu naprawdę Ty, takie najprostsze mechanizmy są banalne. Tak jak już powiedzieliśmy sobie, na przykład masz prawo się tak czuć. To jest tak rzadkie sformułowanie. Ktoś przyjdzie, bo głowa mnie boli. A on jak twoją matkę? Ją zawsze głowa bolała. I ty taka jak ta twoja matka z tą głową, z tym deklem swoim pustym tak. Albo ciebie zawsze głowa boli. Jak mieliśmy jechać do moich rodziców, to ciebie zawsze głowa boli. Albo cię głowa boli, bo miałeś iść na wywiadówkę, a na wywiadówkę ty nie lubisz tak, tak dalej. Jak ktoś mówi, no tak! Oczywiście cię głowa boli. No bo tyle roboty ostatnio i tyle tych problemów, to się może tego. I ta, i ta osoba po się o, o, wyleczona o połowę czuje od razu z tego. Więc nawet takie rzeczy są istotne, co w sumie nie jest niczym skomplikowanym. To się czasami mówi, że ojojane rany bolą mniej, nie? że to jak ktoś przyjdzie, to czemu tak powiedzieć? Ojoj ojoj, 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 już. I nikt poza rodziną i przyjaciółmi, a przyjaciół, umówmy się, jak mamy dwóch, to już jest grube szczęście. Jak mamy jednego, to, to jest poważny skarb. A najczęściej nie mamy nikogo takiego, z komu moglibyśmy naprawdę wszystko uczciwie powiedzieć, i czuć do tej osoby taką zauf takie zaufanie, że ta osoba tę informację otuli tak, jak my byśmy sobie tego życzyli, z pełnym zrozumieniem naszej niedoskonałości. I nie będzie się bała, że jak ja powiem, moja żona, czyli jej głowa mnie boli, a ja powiem, powiem, że ma prawo się tak czuć, to ona już teraz kurna całe życie będzie leżała. Mówiła, że ją głowa boli, bo się nauczy, że jak ja jej tak powiem. Nie, nie, nie ma żadnych takich ekstrapolacji, że jak ja raz będę pobłażać. Nie, 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 tylko uczciwie. Z dużym sercem do innych ludzi. Że kogoś naprawdę może ciągle głowa bolić. Naprawdę uczciwie. Ja nie muszę go wyręczać we wszystkim, że, ale naprawdę mogę zrozumieć, czy ktoś ma tak ciężkie życie. I nie mam do niego o to pretensji. I nie myślę, że on to robi specjalnie. To wymaga dużo pracy nade mną, bo ja mam oczywiście masę diabeł, którą mówią, powiedz, raz mu odpuść, to już całą rękę ci do łokcia upierdzieli, nie? To no, najczęściej jednak tak się niestety nie dzieje. My nie mamy tak dużego wpływu na innych ludzi, jak byśmy chcieli. To nie jest tak, że jak odpuścimy dziecku naukę, to ono nigdy się nie będzie uczyło. Ale jak będziemy im mówić, żeby zakładało czapkę, to ono zawsze będzie czapkę zakładało. Zobaczmy na naszych rodziców, ile oni nam rzeczy mówili i my nigdy tego nie robiliśmy. Albo chcieli, żebyśmy byli lekarzami albo kimś kim, kim innym. To jest naprawdę, ludzie przeceniają swój wpływ na innych ludzi. Na pewno, co możemy zrobić, to być pełni takiego serca i otwarcia na innych nie musimy za każdym razem na przykład pouczać, tak? Bo to mamy taką nawykę, że ktoś nas przychodzi, mówi o, o problemach, bo pewnie nie wie, co z tym zrobić. Więc mówi tak, głowa mnie boli, mówimy, tabletkę weź. I ta osoba se wtedy powinna pewnie pomyśleć, boże, przecież są tabletki, ja cały dzień się starają, co tu zrobić, co tu zrobić, że mnie ta głowa tak boli, nie? Nie, nie, to nie trzeba takich rzeczy mówić, tylko zobaczyć w czym ta osoba, w czym ona się znalazła. Czyli nie zawsze powinniśmy doradzać, a czasem zwyczajnie wysłuchać i, i okazać człowiekowi akceptację. Tak i nic z niczego z tym nie musimy robić i myślę, że bycie w dobrej relacji domowej to właśnie na tym polega, że nikt nam tego nie każe i nikt nas z tego nie rozliczy. A jest taki przykład, chyba Brené Brown go podaje. To też jest nie jej przykład, że takiego faceta, który leży wieczorem i czyta książkę. Myślę, że to jest dość obrazowy przykład dotyczący tego, jak to mniej więcej i jak to wymaga pracy w związku w takim normalnym, takiej normalnej sytuacji. On czyta książkę i kryminał. I kończy ten kryminał. I zaraz się okaże, kto jest mordercą. No bo załóżmy, tam widać, że został ten stron 50, 20 czy coś. I on leży, ale jeszcze nie umył zębów. Więc myślę, tak, pójdę. Umyję zęby i tak się położę, wezmę wdech, i to wtedy się okaże, I wtedy jest taką wow, i tak i zasnę sobie, Tak sobie myślę, że co się stało. I odkładam tę książkę i truchta do łazienki. I tam jest żona jego. I on ją widzi, bo to już widać, jak to jest długo z kimś żyje, że coś jest źle: że coś ją gryzie. I to jest poważna sprawa. Ręce sztywne oczy przed siebie. Ale nie chcę mu tym zawracać, bo tylko stoi. I on tak idzie, ten facet mi się tak, nie odzywać się, tylko się nie odzywać. Umieć zęby i wyjść. Umieć zęby i wyjść. A w sumie wtedy odbywa się taka walka z sobą, czy ja powinienem zrobić to, co chcę, czy to, co wypada. To, gdzie ja mogę dużo uzyskać w pracy nad tą relacją, którą mam. I właściwie powinienem się zachować w taki sposób, żeby się zatrzymać, jak mówi ten facet, wyjąć jej z ręki suszarkę i zapytać, co się stało, kochanie. Co się dzieje, kochanie. Tak? Bo to jest o wiele ważniejsze w tej chwili. I tego nikt nam nie powie. Ta żona nie będzie miała pewnie o to pretensji, bo najczęściej te są tak, te osoby są tak skupione na swoich problemach, że nie widzą nawet tej okazji, która ma się zadziać. I może nawet nie być wdzięczna, ale my tego nie robimy dla żadnej wdzięczności. Tylko wiele rzeczy porządni ludziom ludzie robią dlatego, że tak trzeba, że ja będę się czuł, że ja zrobiłem tak, jak trzeba. Nie po to, żeby ktoś potem powiedział, o, coś tam, coś tam. Co pewnie częściej się dzieje niż nie, niż, niż myślimy, ale ja w ogóle czuję, że tak powinno być to zrobione. tak? Czyli ja się jednak zajmuję tym, co trzeba, a nie tym, co, co chcę, co znowu w kontekście etyki autentyczności jest bardzo niepopularne. Bo ja raczej powinienem robić to, co powinienem zrobić, niż to, na co w danej sekundzie mam ochotę. I to życie domowe jest bardzo często życiem rozjeżdżającym się. Tak. Ty piszesz w książce też, że w domu wszyscy powinni być układowo kobiecy, a w pracy zadaniowo męscy. Czy mógłbyś to rozwinąć? <laughs> Ha, myślę, że, że to sformułowanie już się nieco zastarzało. Ono jest takim umownym zestawieniem, dlatego że akademicka wiedza mówi, że kobiety między sobą różnią się bardziej niż kobiety od mężczyzn. I mężczyźni między sobą różnią się bardziej niż statystycznie. Że, że nie można tego tak powiedzieć, że kobiety są zadaniowe, a mężczyźni są jacyś. W sumie. Można, są jakieś takie tendencje, ale, ale są takie wyjęte z kontekstu, laboratoryjne cechy, co do których my nie do końca wiemy, co zrobić. Poza tym większość osób, które publikuje w psychologii, ma zapatrywania lewicowe i one nigdy nie napiszą, że kobiety są w czymś gorsze od mężczyzn. A jeśli już, to wymienią jakieś takie rzeczy, które w ogóle są. Nic nie robią, czyli na przykład, że, że mężczyźni lepiej trafiają małymi przedmiotami do celu. Czyli, że kobiety sobie myślą, no to niech se kurna trafiają, nie? bo to nic nam w życiu nie robi. Są takie badania, które pokazują, że kobiety mają jakieś predyspozycje bardziej rzeczywiście, literalnie na przykład mówią, że kobiety są bardziej ekspresyjne emocjonalnie. Ekspresja emocjonalna bardzo pomaga w relacjach intymnych i jest dość niebezpieczna w relacjach z obcymi. Dlatego, że my nie chcemy, żeby wszyscy obcy widzieli nasze emocje zbyt czytelnie. My chcemy raczej. Twarz pokerowa, mina Spidermana i negocjujemy, tak? Bardziej negocjujemy jak Matejko niż jak Malczewski, tak? Bardziej to jest takie tam płasko i bez perspektywy niż na, na mi targa uniesienie. Choć oczywiście moment w negocjacjach na to, żeby być targanie uniesieniem i opowiadać, że mamy chorą córkę, też jest. Ale to wszystko jest bardziej kontrolowane niż taka ekspresja rzucana wszystkim. I przyjaciołom i nieprzyjaciołom jednocześnie. No dobrze. Ale wracamy tutaj do tej sytuacji. Wydaje mi się, że praca jest jednak bardziej zadaniowa, że w pracy, mimo wszystko, zastanawiamy się nad tym, co powinniśmy zrobić. To jest miejsce pracy. Praca jest otoczeniem rywalizacyjnym, będziemy rozliczani z wyniku, będziemy rozliczani z poprawnie wygenerowanego procesu. Tam powinniśmy robić to bardziej, co powinniśmy, ale w domu, mimo wszystko, bardziej to, co warto. Powinniśmy robić. I w domu trzeba mieć masę wyrozumiałości dla cudzej niedoskonałości, a najwięcej wyrozumiałości dla własnej niedoskonałości trzeba mieć w domu. Że to, że coś nie jest zrobione tak, jak ja myślę, to nie znaczy, że jest źle. To, że ja mam o coś pretensje, to nie znaczy, że to jest dobrze, że ja mam o to pretensje. Bo ja nie muszę mieć o to pretensje. W ogóle my jesteśmy zdecydowanie zbyt wrażliwi w domu, jak na to, co powinniśmy być wrażliwi. Uwielbiam taką, scenkę. Myśli? Uwielbiam taką scenkę, jak na przykład partnerzy się żegnają, jeden jedno wychodzi, drugi zostaje, jeden mówi, jeden mówi pa, kochanie, a drugi mówi no pa. I nas, potem się spotykają po południu i mówi: Co taki jesteś? Albo co taka jesteś smutna? No jak to? A co było rano? No, jak to rano, co było? No ja wyszedłem. A czy wyszłam? No i ty też. A, no ale co było powiedziane? Co ja powiedziałam? Co ja Ci powiedziałem? No, nie pamiętam. <laughs> nie pamiętasz. No nie pamiętasz. Pa kochanie. A ty co mi odpowiedziałeś? Pa kochanie? No nie, nie. Ty mi odpowiedziałeś? No pa. No pa? Tylko tyle dla ciebie znaczę? Cały dzień o tym myślałam. Cały dzień o tym myślałem, tak? To, to my jesteśmy zdecydowanie przewrażliwieni na własnym punkcie. Większość z tych rzeczy, które się kłóci, miała kompletnie żadnego znaczenia. To wynika z przemęczenia. Można równie dobrze... Lubię ten przykład moich dziadków, bo oni kiedyś siedzieli na przyspie i pokazywali... Znaczy nic mi nie pokazywali. Po prostu ja byłem mały i sobie patrzyłem, co robią dziadkowie. Ale oni się kłócili tak. Babcia mówiła tak. Padało będzie. A dziadek mówił, no będzie, a ty pranie zrobiłaś głupia. A babcia mówiła, jestem głupia? Ty jesteś głupi. A oni ptaki na ciebie srają. A dziadek mówił, jestem głupi, jak twoja matka. A ci mówi, jak moja matka? No to powiedz co, moja matka. A dziadek mówił tak, chcesz herbaty? A babcia mówiła, no proszę, to ja herbatniki przyniosę. I się rozchodzili. Ja sobie myślałem, Boże, starość jest straszna. Czyli chce sobie jakoś zająć dzień, się pokłócić, żeby jakieś emocje były. I mu się te impulsy w głowie rozjeżdżają nerwowe. I po prostu nie pamięta, co robi. i Próbuje jakoś ratować sytuację. Klei tymi herbatnikami, co się wiedzie. A teraz już wiem, jak jestem dużo starszy, że oni wiedzą, że sytuacje w związku emocjonalnym mają taką sinusoidę. I jak zaczyna zjeżdżać nisko, to efekt treningu wieloletniego związku jest taki, że ty jesteś w stanie przewinąć z obopólnym zrozumieniem do tego momentu, kiedy się już zaczyna poprawiać, bo wiesz, że czas poniżej jest w dużej mierze czasem zmarnowanym nic tam senowego nie powiesz. Co on miał powiedzieć, że się do mamy wyprowadza? Oczywiście niektórzy lubią się pokłócić, będą się bzykać na zgodę albo wymuszają na sobie, bo wiedzą, że w złym stanie nam się od razu odpala ta część pamięci za złe wspomnienia. Tu ja ci powiem, że nie tylko ty się spóźniasz, ale jeszcze się spóźniłeś do moich rodziców i się spóźniłeś jeszcze do syna naszego w zeszłym roku się jeszcze spóźniłeś. Tak, ja się spóźniam, a ty się nie myjesz i śmierdzisz i ja nie mogę spać obok ciebie, bo ty śmierdzisz. Tak? I ludzie Zaczynają wrzucać takie rzeczy i w końcu dochodzą do tego, że tylko w trakcie kłótni mogą się dowiedzieć o sobie czegoś, co jest szczere, bo normalnie nie chcą psuć atmosfery. Dlatego się mówi, że dobra relacja jest efektem treningu, a nie rekrutacji, tak jak w zespole, nie że to trzeba wypracować. I ci dziadkowie, to ja też nie traktuję ich romantycznie, bo oni nie byli ze sobą małżeństwem dlatego, że chcieli, tylko musieli, bo najczęściej kiedyś trzeba było być po prostu małżeństwem. To było bardzo trudno się, to się Narażał się człowiek na ostracyzm społeczny, ale to też w dużej mierze dawało szansę i to, co my. Teraz myślimy o małżeństwach, to oprócz tego, że one są drogie i zdecydowanie wolimy śluby i wesela niż małżeństwo, to w naszej kulturze o wiele lepiej się sprzedaje. To w efekcie to, że jesteś czymś mężem albo czyjąś żoną, powoduje, że w takim trudnym momencie ciężej ci wyjść. Bo to jest zobowiązanie społeczne. Ściągnąłeś jakąś starą ciotkę, która się cieszyła, że już z, kim będziesz z kimś będziesz żył, że cała rodzina, ty to zadeklarowałeś, i to nie jest tak prosto teraz położyć na rękę, na klamce i wyjść. Więc zastanowisz się drugi raz. I ta publiczna deklaracja ma dużo sensu w tym kontekście, bo ona powoduje, że ten pierwszy impuls zostaje zablokowany, mówisz, dobra. Jeszcze raz spróbuję, w normalnym związku, o czym już chyba wszyscy wiedzą, człowiek chce się wynieść z domu raz w tygodniu, to jest normalny związek, to nie jest nic, nic że, że się żresz tak, że myślisz, nie, teraz to już po prostu ją zabije. teraz też po prostu bez nóg wyjdzie, no po prostu nie ma siły, tak, i, i, i zaczynasz odzywać nieelegancko tej osoby, nikt tyle od nas nie zniesie, co nasz partner, z pracy by nas dawno wyrzucili. Jakby tyle usłyszeli, co my mówimy partnerowi. Dlatego właśnie my w domu musimy się wykazać o wiele większą kompetencją społeczną i być o wiele bardziej ugodowi i o wiele bardziej relacyjni. Zastanawiać się na tym nie, bo związek nie pracuje nad jakąś niwe domu, jaką efektywnością. Związek pracuje raczej nad zrozumieniem, nad tym, żebyśmy my w dobrej higienie mentalnej funkcjonowali w miarę możliwości oczywiście, bo Mimo wszystko i mimo naszego takiego oczywiście krzewiącego się coraz bardziej poczucia, że jak człowiek zostanie sam to mu będzie lepiej, wiemy, że człowiek niestety jak zostaje sam nie jest mu lepiej. To inni ludzie wywierają na nas presję, inni ludzie nam mówią, że się zapuściliśmy, inni ludzie nam mówią, że się zachowujemy hamsko wobec kogoś, a nigdyś tak nie zachowywaliśmy. I w wielu przypadkach nie mają racji, niestety jednak w wielu mają. Najczęściej tak, jak z tym nieprzyjemnym zapachem z ust, to my będziemy ostatni, którzy się pokapują, że tak się dzieje. Tak samo jak będziemy, możemy stać ostatni, którzy widzą, że się staliśmy złymi ludźmi, a nie chcielibyśmy być złymi ludźmi. To będą my, dla innych, inni powodują nasze szczęście w życiu, a nie my sami. Ja sobie mogę milion razy powiedzieć przed lustrem, o, jak ja super dziś wyglądam, ale potem pójdę do pracy i tam będzie jakiś starzysta albo starzystka i powie, pani Miłoszek, jak pan ładnie wygląda, i ja już się jeszcze lepiej czuję, niż wtedy, jak sobie to sam zrobiłem. Więc my się możemy kandydować. Że to sami sobie najlepiej zrobimy, ale niestety. Zawsze potrzebujemy jakiejś informacji zwrotnej. O wiele lepiej. My sami to w sumie w życiu możemy tylko umrzeć, jak się postaramy, nawet się sami urodzić nie możemy. My żywotnie potrzebujemy innych ludzi do wszystkiego, do porównywania się, do dowiedzenia się, do zięgnięcia informacji, do podniesienia nas na duchu. Pojedyncza osoba nie istnieje w takim kontekście mentalnym. My po prostu potrzebujemy tych innych osób i nic jak taka dobra grupa przyjaciół w kontekście 1, 2 do 3. Czy kogoś najbliższego, z kim mieszkamy, to jest pierwsza tarcza, która wszystkie nasze problemy na siebie weźmie. Przejdziemy powiemy, że coś jest nie tak, to, to to się po tej rodzinie rozejdzie, zakładając, że ona mniej więcej jest dobrze ułożona. I powie nam, albo żebyśmy się wzięli w garść, nie będzie nam to odpowiadało, ale po czasie stwierdzimy, że mieli rację, bo się mazgaimy, albo usiądzie i pokicia i powie: ojojoj, ojoj, oj, ojoj, ojoj. i my już się poczujemy lepiej od tego. Bez, bez wątpienia jest to najefektywniejszy sposób i gdybyśmy mieli uprawiać taką mentalną prostytucję, którą do pewnego stopnia jest psychoterapia czy korzystanie literalnie z usług prostytutek, to to nigdy nie będzie to samo, jak osoba, która jest rzeczywiście przejęta tym, jak my się czujemy, bo nasze samopoczucie stanowi część jej samopoczucia. To, że moja żona jest zdrowa, powoduje, że ja jestem zdrowy jak ona się pochoruje, to mnie na tym nie zależy, bo wiem, że jak ona się pochoruje, to ja będę musiał więcej pracować. Bo ona będzie wtedy słabsza, więc ja część zdrowia i mentalnej kondycji mojej żony jest częścią mojej kondycji. Tak ja się staram, żeby to wszystko było dobrze. Choćby z tego hebdonistycznego powodu, że ja chcę normalnie funkcjonować i robić to, co bym chciał robić. Czyli ty nas postrzegasz jako takie organizmy w zasadzie połączone? Tak, tak, tak. Ja uważam, że, że to jest mechanizm połączony. Z tej perspektywy warto, do, warto dobierać osoby, które. Świadomie dobierać osoby, które mamy dookoła siebie. Nie tylko i wyłącznie pod względem relacji romantycznej. Nie, nie, nie. Relacja romantyczna to jest w ogóle jakaś przeklamowana historia. Ona, o nią nie trzeba dbać. Ona się sama, to jest tak jak być na heroinie po prostu, tak? Jakby póki wszystkiego nie wysikasz, to w sumie ani nikomu nic nie wyperswadujesz, ani sam nie zrozumiesz. Wszystko ci się podoba, cieszysz się i tak dalej, i tak dalej. To dopiero później, jak się relacja romantyczna kończy, to zobaczysz, z kim się związałeś. I dopiero wtedy trzeba tamtą osobę urządzić pogrzeb, że ci się wydawało, że ona jakaś ona jest. I zobaczyć, czy miałeś szczęście wcelować w taką, którą da się żyć dalej, tak? I czy to jest jakaś taka fajna osoba. Bo nie ma żadnej tam drugiej połówki, że. jest Tych osób, wbrew pozorom, też, jak mówię a propos Rosta, nie ma tak specjalnie dużo, które z nami, wbrew temu, co próbują nauczyć te apki typu Tinder, Grindr i cała reszta, że tam jest takich, jak Ci się ta nie spodoba, to znaczy milion podobnych. Nie, 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 nie. Takich osób, które z nami wytrzymają, jest naprawdę mało. Więc jak ktoś z nami wytrzymał dłużej niż ten okres romantyczny, jeszcze, to już naprawdę dużo zniósł. I już mu się za, za samo to kwiatki należą, bo nie ma dużo takich osób, a już na pewno nie w naszej okolicy, bo to jeszcze ten nasz stawik zawęża. Crycie jak ktoś mieszka na wsi, a jak ktoś mieszka w dużym mieście, to też wiesz, to wcale nie jest tak prosto kogoś znaleźć. Wiesz, to, tych osób jest sporo, ale to tylko tak wygląda. Bo to trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie wędkę zarzucić, a potem się jeszcze parę razy przejechać, a potem się robi człowiek coraz starszy, to już mu się nie chce zmieniać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakbyśmy to w sumie. Mieli zebrać do kubki, to sprawa nie wydaje się tak bardzo prosta, jak się wydawała na początku. I to wynoszenie się z domu i trzymanie ręki na klamce nie jest taką dobrą rzeczą. Między innymi uczyło się tego nie tylko kobiety, ale też mężczyzn. Tak? Że, że mężczyzna się tym różni od chłopca. Że chłopiec dba głównie o siebie, a mężczyzna dba głównie o kogoś innego. Jest w stanie dużo poświęcić, żeby te, tym innym było lepiej. Że ci inni są jego integralną częścią. Skończywszy oczywiście na tym, że idzie na wojnę i za to osoby umrze, co może w kiedyś, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej, było a, częstszą praktyką niż dzisiaj. Ale to było takie męskie zajęcie właśnie z tej perspektywy. Także to był taki typ poświęcania się, że ja jestem z tego wszystkiego najmniej ważny. Że umieranie na służbie było taką najbardziej honorową rzeczą, to do dziś w Korei się mówi, że jak się za kogoś umrze, to twoje życie nie jest zmarnowane. Tak? i to mniej więcej tak było rozumiane, choć oczywiście jest grupa osób, które uważa, że za nic nie warto umierać. Niemniej to była jakaś taka. My, nie jestem zwolennikiem transplantacji moralności przez wieki, bo wiadomo, że moralność jest płynna, więc my możemy się cofnąć o 500 lat i wyrazić swój absurd A, i, i to na tym się skończy, bo wiadomo, że kiedyś moralność była inna, teraz była inna i my to inaczej percepujemy. Niemniej jednak, jak ktoś myśli tylko o sobie, to, to jest stanowczo za mało. Tak? To, to jest za mały wysiłek w życiu. I zasadniczo uważać taką osobę za niedojrzałą. Osoba dojrzała myśli też o wszystkich dookoła, a zwłaszcza o takim najbliższym swoim otoczeniu, które ma. I czuje się do pewnego stopnia za tę osobę odpowiedzialna, ale też rozsądnie. Czyli jeżeli ktoś ma stany depresyjne, to ja nie jestem od tego, żeby ją leczyć, ale jestem od tego, żeby z nią być i zaakceptować jej chorobę, ale nie próbować jej pomóc za wszelką cenę, tak? Do czego jest potrzebna pewnie wiedza merytoryczna, żeby tego nie robić, i trudno to znieść ale niestety tak jest. Także to. Hmm. Czyli ty radziłbyś sugerować się właśnie tą dojrzałością partnera przy poszukiwaniach partnera życiowego? Znowu, jak ludzie szukają partnerów, to to jest w ogóle inna historia. Tak? Jak się mamy zakochać, to się tak nie mamy nad tym kontroli za specjalnie. Wygląda na to, że my całkiem długo raczej wytrzymujemy z ludźmi, którzy są skrzywieni komplementarnie do nas. Czyli że, załóżmy, że coś takiego jak normalna rodzina nie funkcjonuje. Każdy jest w jakiś sposób powalony. Tak i ten pierwszy etap związku tak wygląda. Pierwszy etap związku wygląda z tak, My się zakochujemy, opowiadamy, że w naszej rodzinie wszyscy są walnięci, tylko my jesteśmy normalni, nasz partner odpowiada dokładnie to samo, zaczynamy ze sobą mieszkać, tam to jakoś taki ten proces przebiega, potem ten wątek miłości namiętnej gaśnie i zostaje intymność i zobowiązania, czyli kredyty, tam, psychoty, dzieci, ewentualnie samochody do spłacenia, tak? Ale zostańmy przy tej intymności. Intymność dobrze się buduje na takiej komplementarnej zasadzie, czyli jeżeli na przykład, to będzie już głęboka taka psychoanalityczna, myślę, że Freud się trochę w grobie przewróci, analiza, ale ona mniej więcej mówi, że nam się kształtują jakieś skrypty funkcjonowania. Czyli ja na przykład byłem w domu, w którym mój ojciec był marynarzem, a moja matka nie pracowała i ja się tam wychowywałem to nie mam żadnego skryptu jak funkcjonować w domu, w którym matka i ojciec mają firmę rodzinną i cały czas są ze sobą. I jeżeli ja sobie dobiorę żonę z takiej rodziny, to z dużym prawdopodobieństwem będzie mi ciężko, bo ona ma zupełnie inną wizję tego co się w domu powinno dziać. Że ona nie wie co zrobić z takim facetem, którego nie ma, bo nie ma takiego, nie ma przykładu z życia, wziętego żadnego. A ja z kolei nie wiem, co zrobić, jak mi żona ciągle mówi, dlaczego ty ciągle wychodzisz? Mówię, no przez 17.30 wracam, no to nie jest dramat. Ale ciebie ciągle nie ma. No, mówię, no jak ciągle mnie nie ma? No jak, nie mówi nawet tego, że mój ojciec to z matką i tak dalej, i tak dalej, bo to jest czasami nawet nieuświadomiony proces. Albo, kłócą się. Ktoś w domu się kłócił i w sumie zaczynam się kleić, że jak się ludzie kłócą, to to jest objaw miłości. Albo objawem miłości jest nadkontrola. Że ja cały czas, a co robisz, a gdzie byłeś, a co robiłaś? Wobec męża, wobec dziecka, wobec wszystkich uporządkowanych itd. I ja wtedy szukam takiej żony, czy takiego partnera, takiego męża, nieświadomie zupełnie, który będzie miał dokładnie te same, bo ja będę czuł, że jak on tak robi, to on mnie kocha. Bo mnie się to skleiło z miłością, po prostu. I nam się wszystkim kleją takie dziwne rzeczy z miłością. Każdemu się coś z nas dziwnego klei. Jednym wyjeżdżanie, drugim nad kontrola, trzecim coś tam. Czasami są ludzie opowiadają takie historie. Wiesz, poznałam faceta, no ale on był taki, pojechałam, potem do Szwecji, poznałam drugiego, taki sam był. Mówię, nie, dosyć tego, ja muszę mieć pecha po prostu. Pojechałam, poznałam w Japonii, na stoku narciarskim, się zakochał się ze mnie, rzucił wszystko, przyjechał do Polski. Wiesz, co się okazało? Taki sam, jak tam ci po prostu, nie? Nam się wydaje, że my tak dobieramy z szerokiej puli, ale jednak nasze skrypty tego, co my, my mamy, gdybym miał powiedzieć tak bardzo kolokwialnie, mamy na ekranie taką apkę z napisem miłość. I każdemu z nas się co innego odpala. I to są czasami bardzo dziwne rzeczy. Jedni lubią, żeby im dawać klapsy, bo wtedy czują podniecenie. Drudzy, że miłość to wtedy, jak każdy ma swoją sypialnię i każdy ma swoje książki i tam siedzi wieczorem, sypiamy osobno i się spotykamy tylko po południu, żeby porozmawiać. Trzeci, że jak się kłócimy. Czwarti, że jak mamy pretensje, a ten drugi się broni. A, trz, a, a piąci, że ten jeden, drugi ma pretensje, a pierwszy się broni i pytają dziecko, po czyjej jesteś stronie, to się trzyma musi. Tak? I my nie możemy z tego wyjść, bo nam się to przykleiło, że rodzina tak wygląda. I my szukamy takiej osoby, która się w to wpasuje. Więc teraz, jak mnie pytasz, jakiś szuka partnera, to w sumie to większość z tych naszych skryptów jest nieuświadomiona zupełnie. My kogoś dobieramy, i osoby, które nie wchodzą do tej zabawy, wypadają z naszej puli, a osoby, które wchodzą, są z nami dłużej. I już, i ten związek jest dziwny, przecież my mamy wszyscy mas takich znajomych, że się dziwimy, jak oni ze sobą wytrzymują w ogóle, tak? Przecież... Jasne. No, a im to po prostu im się do najczęściej skleiło z tym, że to im się skleiło z miłością akurat, że to tak ma właśnie być, taką miłością oczywiście nie nieromantyczną. Czy to oznacza, że powinniśmy być posłuszni wobec tych skryptów, których się nauczyliśmy? No jak sobie, ich uświad jak sobie je uświadomimy, to one często, wiesz, one na początku, my jesteśmy wobec nich bardzo... A sceptycznie nastawieni, to tych przynajmniej, które zdefiniujemy, często będąc nastolatkami, mówimy: nie wiem, jaki będę, ale nie będę taki, jak moja matka, na pewno, tak, albo jak mój ojciec, albo nie wiem, jak moje życie będzie wyglądało, ale na pewno nie tak, jak ten spieprzony dom. Ja sobie zrobię swój dom lepszy, a potem jeszcze robimy starsi i widzimy, że Boże. mówimy dokładnie to samo. Mamy te słowa swojej matki, te, których nie lubiliśmy, swojego ojca i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że zrobiliśmy taki związek, że one akurat do niego pasują i wchodzi jak w masło. I może ciasne jest to gniazdko, ale przynajmniej własne, bo my wiemy, jak tę grę rozegrać. Wiemy, jak powiedzieć mężowi, żeby wrócił wcześniej. Wiemy, jak powiedzieć żonie, żeby się czuła winna i się tak gromi. To jest mało efektywne, ale się klei ze sobą, tak się trzyma. Więc czy my powinniśmy być posłuszni? Zasadniczo się uważa, że jeżeli coś zdefiniujesz i coś ci przy, zaczyna przeszkadzać, to możesz to zmienić. Nie wiem, czy powinieneś, bo nie wiem, czy powinniśmy wchodzić w kategorie etyczne, ale możesz to zmienić, to przeszkadza, czy jeszcze ci bardziej to niszczy, bo wiesz, my też mamy swoje predyspozycje, starzejemy się, zmieniają nam się różne rzeczy, zmieniają nam się rzeczy w życiu, sytuacja nam się zmienia, choćby materialne nam się zmienia, no różne rzeczy się dzieją. Jesteśmy na pewno w innej sytuacji zawsze niż, niż nasi rodzice, ale musimy się liczyć z tym, że jak to zmienimy za bardzo, to partner, z którym jesteśmy do tej pory, przestaje być do, przestanie być do tego komplementarny. I dlatego ludzie się rozwodzą, i mało tego. Częściej się rozwodzą szybciej w drugim małżeństwie niż w pierwszym. Co wydawałoby się, co pokazuje pewien bezsens tego rozkładania na czynniki pierwsze. Wydawałoby się, że jak ktoś drugi raz wyjdzie za mąż, to powinien dłużej wytrzymać. Oczywiście, że są takie małżeństwa, że wytrzymają dłużej, ale statystycznie nie. Statystycznie właśnie. Ciekawe. No więc ja dlatego jeśli chodzi o te analizy związków, bardziej patrzę na to z takim przymrużeniem oka, dlatego mówię, że my mamy takich badań akademickich i to, i to też na przykład potocznie uważamy, że lepiej jest jak mamy wspólnych znajomych. No analizy z Facebooka pokazują, że właśnie nie. Że jest jakaś taka grupa znajomych, która się wspólnia. Z różnych powodów, na przykład to są rodzice dziecka, które chodzi z naszym dzieckiem do klasy. No i te dzieci chcą się spotykać, no to my siłą rzeczy te osoby poznajemy i tak dalej, tak dalej. Ale analizy z Facebooka pokazują, że to właśnie rozdzielne grupy znajomych powodują, że związek trwa dłużej. Że każdy ma się do kogo schować, iść z psiapsiłami albo z psiapsiłami chłopakami. Coś tam porobić, poświętuszyć, z psiapsiłami poświntuszyć, porobić różne rzeczy i te grupy o tym nie wiedzą nawzajem i sobie nie opowiadają tych różnych rzeczy. Więc e, to też jest pewnie rozmowa na kiedyś, co tam internet pokazuje, bo myśl, myślimy, że, myśli, że, my że nikt tego nie wie, a jednak ze statystyk takich internetowych wychodzi. Ale tak jest. No więc jeśli chodzi o szukanie partnera, to w sumie nie ma na to jakiejś takiej strategii nikt jej nie wymyślił. Bo po prostu... Zasadniczo zakładam, że jak ktoś długo z nami wytrzymał i my z nim, to to już jest grubo. To już, jest, to już może być poważna historia. Ale oczywiście ten pomysł, że trzeba być ze sobą do śmierci, jest pomysłem natury finansowej. Jest pomysłem z czasów, kiedy małżeństwo było fuzją majątkową i się mówiło, że trzeba być z tą samą osobą, bo się nie opłacało dzielić pieniędzy, bo to by oznaczało, że trzeba by było komuś te pieniądze oddać, sytuacja się robi niezręczna, a to jednak powinny pozostawać pieniądze rodzinne. Teraz, kiedy doszliśmy do wniosku, że to nie ma znaczenia i że chcemy raczej wychodzić z miłości za mąż, no to niestety, łykając tę tabletkę XIX-wiecznej, romantycznej wizji miłości, musimy liczyć się z tym, że miłość się w takim romantycznym sensie szybko skończy. I że to wszystko, co najfajniejsze, czyli ślub i wesele i sesja fotograficzna, i biegałam pęcinami rozbryzgując fale, a on ścigał mnie na rączym rumaku, to tam po trzech latach się skończy bezpowrotnie. I trzeba będzie wtedy normalnie, dlatego na przykład Chińczycy... A wtedy temu... trzeba kredyt spłacać często jeszcze. No i dlatego Chińczycy mówią, że ta pierwsza część miłości w ogóle na nich nie robi wrażenia, bo nikt tam się nie musi męczyć. Tam nikt, to się samo dzieje wszystko. Ty rzucasz skarpetki gdziekolwiek, a twój partner czy twoja partnerka mówi, o, on jest takim poetą. Poza systemem. Nikt mu nie będzie mówił, o po trzech latach poety syfiażu, wszędzie skarpetki rzucasz tak dalej. Tak? Ten pierwszy moment jest taki, że nie wyperswadujesz w ogóle, nie? To rodzice często prowadzą takie rozmowy z dziećmi. Ja tu się nie zakocham, bo coś. No jak się zakochasz, to nie widzisz nic do gadania. To jest tak silny proces i tak potężny, że no jesteśmy niczym. No. Jesteśmy puchem marnym, tak jak wobec ruchów perystaltycznych jelit, że tak porównam smacznie, ale, e, ale tak to wygląda, że to miłość jest ślepa. Jak ci, coś, jak ci coś, ktoś podejdzie, to jest po prostu koniec, Po prostu trzeba przetrwać już i, i siedzisz z tymi znajomymi. Znaczy, znajomych najczęściej się traci wtedy, jak się zakochasz. Bo oni, odzyskuje się ich społecznie wtedy, kiedy ten moment namiętny w miłości zaczyna wygasać. Bo oni dopiero wtedy się, ta, okazuje się, że ta osoba jednak nie może być wszystkim na świecie. Że jednak chciałbyś powiedzieć coś kolegom albo koleżankom, którzy nie znają tej osoby. I to wtedy, to jest taki powrót do równowagi mentalnej. Ale początek to jest taki, że trzeba się uśmiechać, mówić, o, super, że się kochacie, super, super. Okej, okay, Miłosz, zanim zadam Ci ostatnie pytanie, powiedz mi i słuchaczom, gdzie można znaleźć Ciebie online, jak się można z Tobą skontaktować? No ja mam w sumie konto na Twitterze, którego właściwie nie używam, bo Twitter głównie czytam. Mam konto na Instagramie i na Facebooku, na LinkedInie też tam czasami coś umieszczam. To, co Państwu pasuje, jeżeli chcecie. Facebook jest takim miejscem trochę archaicznym. Wrzucam tam wiadomości dotyczące jakichś moich książek albo... O, o informacji o tym podcaście też będzie, jak ona się pojawi. Instagram trochę traktuję jako takiego swojego mikrobloga, coś tam od czasu do czasu wrzucę, żeby moje życie wyglądało na ładniejsze niż jest tak naprawdę. I Dobrze. myślę, że nie ma problemu ze znalezieniem. Mam swoją stronę, ona całkiem źle funkcjonuje. W sumie też moje książki wydaje mi się są łatwo dostępne, więc nie ma problemu. Dobrze. Jaka jest jedna zmiana, którą słuchacze mogliby dokonać w życiu, żeby w największym stopniu wpłynąć na swoją wydajność? Nie wiem. E, wydaje mi się, gdyby, gdybym miał odciąć od tego, co jest trudne, czyli w ogóle wszystkie, wszystkiemu przyznać ten sam poziom trudności, to bym powiedział, że 8 godzin snu na dobę. 8 godzin snu na dobę pokonuje wszystko w cuglach. To jest, to jest tytan. Jak się człowiek wyśpi, wszystko jest inne. Stać go na więcej, dłużej żyje, nie zaraża się chorobami, chce mu się bzykać, chudnie, chce mu się biegać. Sen jest taką rzeczą, która jest za darmo i nie nazywa się po angielsku, więc licho się ją sprzedaje, ale mimo wszystko, a może ten sen nieźle ułożyć, może zrobić fajne łóżko, zamówić drogi materac, urządzić sobie fajną sypialnię, żebyś tam lubiło chodzić i tak dalej, tak dalej. To jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił. Na pewno wydaje mi się, że, że przynajmniej to, co widzimy z badań, to jest. Poza tym, sen jest bardzo silnym antydepresantem, głównie ze względu na swoje działanie przeciwzapalne. My wiemy, że pomimo tego, że my w sumie próbujemy te smutki nasze życiowe leczyć często takimi środkami, które tam balansują serotoniną w naszej głowie. I to jednak prawdopodobnie jedna trzecia osób ma po prostu przewlekły stan zapalny. I Dlatego mówi się, że czasami niektórym by pomogło, gdyby suplementowali lekkie środki przeciwzapalne, których tam czy w formie ziołowej, na przykład niektórzy mogą mieć kurkumę. Kurkuma jest bardzo dobra w tym celu. Ale spanie na pewno nikomu nie zaszkodzi, a bardzo dobrze leczy stany zapalne. Więc może się okazać, że masa tych osób, no jak niektórzy ekstrapolują, jedna trzecia takich osób mogłaby się czuć zupełnie w porządku, czyli z takim normalnym podejściem do życiowego cierpienia, nie euforycznie, jak kusy pony, tam z lataniem tęczą i wymiotowaniem lodami truskawkowymi, tylko takim normalnym podejściem, że po prostu życie jest o takie o, że ma fajne momenty, ale generalnie to jest o takie o, tylko dlatego, że się po prostu wyśpią. Dzięki Miłosz za podzielenie się swoją całą mądrością z i Myślę, że to Dziękuję. będzie to jest, jeden z najciekawszych. To nie jest przypadków. moja mądrość, ale taka y, społeczna ogólnie. No, ja wiesz, swoich przemyśleń to mam jakieś, staram się je ograniczać do tych, o których my wiemy, mamy badania, są jacyś myśliciele, którzy to robią, więc ja raczej tylko przekazuję, staram się w jak najmniej zmienionej formie to, do czego jako ludzkość dochodzimy. Bo ta, nauka, ta wiedza humanistyczna się starzeje bardzo powoli i przydałoby się, żeby była bardziej ogólnodostępna, a my mamy taką szansę, robiąc taki produkt, który jest mało komercyjny, zrobić to w taki uczciwy sposób. Nie musimy kłamać, że jak ktoś kupi Twój podcast, to będzie od tego żył 200 lat, a jego dzieci będą bogate, tylko żeby po prostu posłuchać, to poddać refleksji niczego specjalnego nie chcemy. Zgadza się. Jeszcze raz dzięki. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Państwu. Cześć moi drodzy. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli treść tego podcastu daje ci jakąś wartość, proszę przejść do iTunes, wystaw nam ocenę, polub i oceń nasze działania na Facebooku. To bardzo pomoże nam w budowaniu wokół tego podcastu społeczności, tak aby dotrzeć i dostarczyć wartości jak największej liczbie osób. Jeszcze raz pięknie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wysoko wydajnych